Witam was, moi mili, w kolejnym odcinku z RimWorld Alpha 10F. Kochani, dziękuję za komentarze wszystkie. No i mamy, zamiast Christy, mam propozycję, żeby nazwać po siostrze jednego z subskrybentów CC. Bardzo fajnie, bardzo dziękuję, to jest fajne imię, tudzież nick. To jest jedna zmiana. Druga zmiana, kochani, jest taka, że jeszcze sobie włączyłem moda jednego. More Vanilla Turrets, czyli więcej podstawowych wieżyczek. I te wieżyczki to są, kochani, te co znamy wcześniej, te takie military grade, nie wiem czy pamiętacie, używałem ich we wcześniejszej wersji. Te takie co podwójne mają działka, wiecie o co chodzi. I to jest fajna sprawa. Chyba już to... Kochani, nie mamy żarcia. Znaczy tutaj mamy, ale... idzie zima niestety, jest już 7 grudnia i niestety będę musiał szybciuteńko zrobić więcej blowów kamienia. 235 to jest niestety mało. Tak myślałem, żeby tutaj odgrodzić to. Coś takiego. Nie, to jest za duże. 11. Coś takiego. To niech sobie rośnie na zewnątrz. To niech sobie też rośnie na zewnątrz. I tutaj wstawić lampeczkę. Tu. Tą lampa. O, ideolo. Tutaj wstawić na przykład grzejnik. O, podłączony. Kontoper. I to będzie dobry pomyślunek będzie. Ponieważ faktycznie będzie problem. Będzie problem. To wam mówię od razu. Tu sobie przyszli. Co wy macie? W ogóle do zaoferowania. Psychic drone. O. Wszyscy płci męskiej. Dobra. Mamy trochę golda. Można by go sprzedać. Z drugiej strony można by coś zrobić. Z niego jakąś statuę. Kurde, aż mikrofon opada z tego wszystkiego. Także sorki, jeżeli słyszycie jakieś brzdęki dziwne. Dobra, posprzedajmy wszystko, co może być słabe. To w sumie nie. To i to. No i tyle. Dobra, trochę kasy wpadło. Ci tu budują. Bardzo mnie to cieszy. To bym potrzebował jeszcze prąd. Niech to będzie sobie cały czas. No, poprowadzimy może tak. Budujcie. Dobra, starczy. Elegancko. Starczy, oczywiście drzwi nie ma. Ale to raid. Immediately. Natychmiast. Sami wręcz. Będą szli z góry, tędy będą szli. Tu mamy jedną wieżyczkę, niestety. Co tam jest? Bartek. Zasiada za sterami. Czy oni są? Już są, dobra. Poproszę wszystkich o uwagę. Bo musimy sobie stanąć tutaj. Tylko tak teraz spokojnie. Dobra. Zdech jeden. Brawo. No niestety. Szkoda, że tam ci umarli, ale dobrze, że byli przynajmniej. Nie, moglibyśmy sobie nie dać rady, ponieważ mamy za mało tu wieżyczki. Za mało wieżyczek z tej strony. To trzeba będzie też zmienić. Dawaj. Rescue.
Jeżeli ją zrescuujemy, będziemy mieć dobrą wolę, więc oni są z Dancer Community. Masakra. A mamy nawet na plusie ich. Bo jeżeli mamy na plusie ich, na takim wysokim plusie, to można ich na przykład zawołać, kiedy jesteśmy atakowani na przykład i oni wtedy przybędą. Trader. Dobra, to działa. Działa, 21 stopni, elegancko. Roaming rate 100%. Chowamy się na 21 stopni, luzy. Aha, G. Terererem. Dobra. Z tej strony drzwi metalowe. Nic się nikomu nie stanie. Tam to niech sobie rośnie. Co tam z Pormudem się dzieje? Co ty? Co to? A ktoś się nią zajmuje? Halo, CC. Kurde, fajny nick, fajny tak podoba. Nie st... Nie feeding, treating. Need grave. Nie potrzebujemy tutaj żadnych tych. O, elegancko. Jedzą sobie, jedzą. 50, 50, 29. Aha! To miałem zrobić. Zrobimy taki manewr. Zrobimy manewr odskrzydlający z tej strony. To X i spoko. Dobra. Bo tutaj po prostu, jak widzicie, walają się te rzeczy i po prostu muszę wychodzić na zewnątrz. A szkoda. No właśnie. I dookoła. Tak to sobie zabudujemy. Chyba wszyscy, nie? Pozbierani. 45 było. Poszło sobie? 45, 46 czy 46 było? Nie wiem, czy sobie poszła, czy nie. Tamta pani. Idzie. Musimy o to. Uwaga. Łe? Powinno się zwiększyć chyba. Dobra, ci tu robią. Przede wszystkim to muszę zwiększyć. Ponieważ nie mamy tutaj. Tutaj muszą. Tutaj musi dotrzeć. Widzicie? Małe kółeczko jest. Tak? No, takie jest. I już nie zabierają po prostu stąd. Coś takiego. No, halo. Nie, to już chyba jest jakiś mega duży. Tu jest jeszcze artefakt, ale tego zostawiamy na razie. Na mega skarabę nie będę polował. No to jest po prostu czyste samobójstwo. Tutaj. Kolejni wizytorsi. 48. Nie wiem, czy to jest jakoś związane z czymś. Z wydarzeniami ostatniego dnia. No nic. Dobra. Rośnie to sobie. Niech sobie rośnie. Ewentualnie możemy zwiększyć. O, tu. O, możemy zwiększyć tu. To bym wywalił w sumie te drzewa. Następnym razem, jak one już urosną, to wywalimy, damy tutaj żarcie, bo naprawdę potrzebujemy. Ja wiem, że tutaj mogę zrobić. I zrobimy tak. Niech tu sobie rośnie ryż. Ryż. Dobra, to proszę powynosić. Bo to mi tylko niestety wpływa negatywnie. Tutaj się robi. Dobra. Tak, to new area się zrobiła.
poważnie aż tyle prądu zużywamy? Really? Coś się tam urwało gdzieś komuś. To można by wyłączyć. Weź tam jeszcze. Jak nie jesteś flickerem? Każdy musi być flickerem. Wyłącz, wyłącz, bo... No właśnie. Ta lampa mega zużywa. 200 watów zużywa. O! Niedaleko. Mamy ten? Mamy. Tu jest. Dobra, kto tam jeszcze nie śpi? Moi mili. Weź altku. Tutaj skapciuruj. A dobra, Mati był bliżej, ale nie ma problemu. I uwaga. Czekaj. Nie leż go jeszcze. 30%, to spoko. Niedobrze. Dobrze, ale... Możesz robić wszystko. Mining masz... wysoki. On będzie, kurde, nam ten... Chociaż nie. Psychic to jest tylko na TT. Jesteś pesymistą cały czas. Shootinga nie masz. Wiesz co? Sprzedamy cię. Sorry, Kazuki, ale... no... Mam wystarczającą ilość osób. Już 8 osób jest. Dodatkowa gęba do wykarmienia teraz nie wpływa pozytywnie na to, co tu się dzieje. No, po prostu na ilość żarcia, którą mamy. Jest po prostu go za mało. Ale... czy wszyscy mają broń odpowiednią? Chyba tak. Tu jest, ale ten HNK ma straszny mały damage. Czwóreczkę. Dromedary Revenge. A teraz to już samolot. No i kurde, fajnie. Wszystko póki co działa. Mniej więcej. Tu potrzebuję jeszcze jedną tą. Jeszcze jednego gana. Security. A ja mam również fosę. Fosa jest fajnym narzędziem, właśnie dodanym w tym modzie. Czemu ja to rozwalam? Nie chcę tego rozwalać chyba. No, nie chcę. Dobra. Tego Browninga sobie jeszcze dziabniemy tu. Co się to? Disease. Kazuki. I Defense Tanker. Zadzwoń tam, proszę. No teraz to już zabożesz. Mało prądu jest. Pomimo wyłączenia tego. No nic, to trzeba będzie wywalić. To też. I wstawimy tutaj ścianę, bo pod ścianą można robić siege. Wy jesteście po prawej stronie. Dobra. Tutaj. Czy wszyscy śpią, czy wszyscy wstali? Wstali, dobra. Potrzebuję fajnych ludzi. Chodź. Mati, chodź. Greg w sumie nie. Sisi nie. Ty chodź, Bartek nie. I to jest... Patrzę, czy to ma zasięg odpowiedni. 25, damage 17, dobra, chodź. Dobra, to dołączysz tam, do drużyny potem. Gdzie oni są? Tu. Mniej więcej tu, no. Będę potrzebował kogoś, kurde, potem z tym. Dobra, działko jest. Gdzieś tu. Spokojnie, teraz. Kogoś tu widać. Jeszcze med animal.
tu. Przyjdziesz do nas. No właśnie dlatego potrzebowałbym ten, jedną automatyczną wieżyczkę przynajmniej, żeby się ochronić przed takimi właśnie bzdurami. Piątą. Ten? Atakim Bartex. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Tak. Oba zasięgi są niestety. Tu jest ewentualnie zasięg całkiem spoko. Tak, tutaj proszę zbudować. Weź mój miły. Jak sytuacja się dzieje na dole? Dobra, dzieje się całkiem spoko. Biegną ci? Biegną. Padamy! Go, go, go! Gregu! Fucking shit, no! Uciekaj! Zajebiście. Dobra, na razie trzeba będzie przerwać niestety. Naszą akcję tutaj. Szybko. Dobra, sorry, na chwilę. Ale go, jeszcze raz go spróbuj zreskiować do najbliższego miejsca. Czemu tam? Wiesz co, weź go puść. To trzeba zrobić szybko w miarę. Bo on nam zginie. Ktoś robi tę wieżyczkę w ogóle? Gdzie ty, Gregu, idziesz? Co? A dobra, on jest zarezerwowany. Dawaj, dawaj! No jeszcze mega skarab! Skur... Bezsyństwo. Dobra. Dzięki, Sisi. Mega. Wiesz co, ty też go puść. Też się polecz. Wiesz co? Z ręki do ręki. Nie, dziad jest po prostu wolny trochę. I dlatego, a mi zależy na czasie, trzeba go... O! Właśnie, trzeba go, kurde, szybciutko. Sisi, weź. Proszę cię, szybciuteńko. Lecz go. Mr. The Green już jest działający. Tu już jest działający. Ale kto go... To, kto? Co? Za chwila. Coś nie ogarniam. Sisi, co ty robisz z nim? Zaraz, bo tutaj coś nie ogarniają. Ty śmiało jesteś od tego oddelegowany. Tak. Already doctoring. Dobra, already doctoring. Szybciutko! Skurczysyny. Dobra, wieżyczka się robi. Będziemy żyć. Dawaj. Dobra, żyjemy. Idziemy na kolejną akcję. Brawo. Gnoje pieprzone. Ty niestety jesteś za wolny na akcję, także sorry. Sisi, zostajesz w domku. No to muszę sam, kurde, iść chyba. Na to wygląda. Oni śpią.
Dobra, aż wstał. Tego wszystkiego jak dostał. Uciekaj! Czy nie? Nie goni nas? Nie. Pięknie. Pięknie, uciekamy! Mati! Mati, broń mnie! Dobra. Greg. Szybciutko tu. Ty w sumie tu. Ja tam biegnę, Mati jest. Sisi też chodź. Bartek już, ci tam leżą. Też chodź. Gregu! Sisi, szybciutko. No i nara. Gnoje. Dobra. Kto tam żyje? Kapciurować. Dobra, udało się. Odgonić tych skurczybyków. Kurde, jeszcze ciała. Elegancko. Elegancko, że tam jakieś stawili dobra po sobie. Jest jeszcze Rex. Chcemy jeszcze Rexa. Dobra. Ogarnięte. Aż. 81. Nie jest. Nie ma tragedii. Slothful. Czyli work speed. Ale fast walker jest. Nie możesz tylko walczyć z ogniem. Masz 10 tego. A powiem szczerze, trochę słabo. Zwłaszcza to. Mi ten. Bo fast walker spoko. Ale nie masz strzelania. Niestety. Cię wypuścimy. A ile przeżyjesz? Poor mood. Ja wiem. Jak tam? Spoko. Dobra. Czy nam gdzieś rozpierniczyli? Power conduct? Nie. Czy tutaj wykopaliście tą dziurkę już? Oczywiście, że nie, bo po co? Sobie to będzie szło. Broken. I cold snap. Zimniutko, ale tu mamy dalej temperaturę 21, jest spoko. Need grave. Mamy great military turrets. Spoko. Weźmy to. To są właśnie te takie działka, które jedną strzela jakby ze śrutu, z bliskiej odległości. Naprawdę fajnie to wygląda. A drugie właśnie to jest tej dalekosiężne, te takie snajperskie działka. Jak ty się tam w ogóle czujesz? W porządku. Dobra, będziesz żył. Ej, kurde. Potrzebujemy tego generatora tutaj. Właśnie to jest ta fosa. Teraz powalnia. Nie masz broni, bo jest tutaj. Broken, dobra. No nie dobra, ale to ma 17, range 25, warman 2, cooldown króciutki. No i dobra. Czy tu się coś rozpierniczyło? Tak. To jeden. Really? No weź, to już skończ.
Właśnie, trochę po ten. Trochę poddziałaj, Mati, bo jak widzisz, nikt tego nie zrobi. No i spoko. Broken Bull Gods Trader, czy jak on się tam nazywał? Pan z warzywniaka, spoko. Nie wiem, czy nie kupić czegoś. Mamy 3 koła, ale żarcie, jak widzicie, coraz mniej. Możemy coś sprzedać. Ale nie mam tak naprawdę co. Granity to wszystko się przyda. Dromedary też się przyda. Masz czekoladę, ale to nie szkodzi. Venetian, to jest? Z tego, z jelenia. 90. No dobra, kupujemy wszystko. Naprawdę ci zimno? Prosthesis Trader. Nie mam niestety kasy. 48 niestety, 23%. Trzeba będzie to sprzedać. Jest, jest. Będzie wszędzie. Tu. Holuj, holuj to. Cargo pods. Trochę stali. Spoko. Zastanawiam się, czy jakieś drzewek tutaj nie porąbać. Może to się przydać w przyszłości, aczkolwiek... Ogólnie mamy chyba nie. Wszystkie tutaj są zajęte miejsca. Tamten żyje jeszcze. Aż też żyje, ale co to za życie? Nie masz prawego ramienia. To nie musisz mieć. Weź, spadaj. Już stąd. Wypuszczona jesteś przecież. Sio, sio, sio. To nam tutaj żarcie zabierasz. Z tobą jeszcze. Kurde, infekcję masz. Kazuki. A skąd ty Kazuki jesteś w ogóle? Jesteś z tego chyba. No, z nieba. Shooting też zero. Growing, construction... Nie, dobra, spadaj. Spadaj, spadaj. Nie, jak mówię, to teraz już jak mamy taką kolonię, to ciut większą. To już mi tak nie zależy, aż szybciutko na braniu kogokolwiek, bo są potrzebni. Tylko... O, rekruter, stój, 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 stój! Tu. Przedamy ich po prostu. Będzie to... Negatywnie to się odbije niestety na tym. Na samopoczuciu naszych kolonistów, aczkolwiek coś trzeba mieć pieniądze. No właśnie. Coś mogę sprzedać jeszcze. Plastic Combat Blade. 22 damage'a. Ale ten Vibro Knife, który mamy, jest dużo lepszy, powiem szczerze. Dobra, od początku. Arkebus. Damage 18 na 26, warm-up duży. Także go sprzedamy. Cold Police Positive. Co to znaczy Positive? Znaczy wiem, że pozytywny, ale jakie to ma znaczenie tutaj? 9 damage'a, duży zasięg, ale... do sprzedania. Nie wiem, który jest lepszy, który gorszy. Zrobimy taki manewr. Muszę tu zobaczyć. Jest shoddy, poor, normal. Czyli tu będzie awful chyba. Czyli najgorszy. Dobra, awful jest najgorszy. Jakbym chciał, to nie, 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 jeszcze nie uciekaj. Ja wiem, że ci się tam coś chce. Czyli o fule. Ty. Tejer. 17,25. Wiecie co, zostawimy go na razie. Plastic Combat Blade, to patrzyliśmy, 22. Dobrej jakości jest. Ladius, Shiv,
Retrieve. Aha, to już sprzedaliśmy. No i pustki. Także poor mood, ponieważ, no właśnie. Za minus 14. Nidgrave? Kto tam został jeszcze? Ci tu. Pięknie. Gregu, naprawdę. Nie jesteś minerem. Szkoda. A powinieneś być. No właśnie. Działać, działać. Coś już niesie. Dobra, żarełko jest. No widzicie, tutaj kurde... coś się zrobiło? No za zimno jest, minus 11 jest na zewnątrz. Znaczy no jest też cold snap, nie? Ale chodzi mi o ten. Żeby mieć jakieś żarcie non-stop, bo... mamy za dużo ludzi w momencie. Czy za mało jedzenia mamy. To jest do wyłączenia. Dobra, ktoś to musi zrobić natychmiast praktycznie. Czy tam jest wszystko zrobione już? Tak. Tutaj pewnie też. To były te trzy. Prawie czego będę musiał niestety podłączyć, ale... wydaje mi się, że z dwoma damy radę. Co? Zresztą tu jest jeszcze żarcie, które się nie psuje. Zaraz, bo na początku mówiłem o prądzie, a teraz o jedzeniu. Proszę kogoś, bardzo, naprawdę. Super, proszę. Proszę tutaj skompaktować. Skompaktować steel. Nie wiem, że może to nie twoja brocha. Cold snap is over. Dobra, 11 stopni już jest. Nie, nie, nie. Dobra. Power conduct. Structure. I już, dobra. No i cyk, podłączone. A jest. 960 watów mocy jeszcze zostało. A w razie czego jeden mamy ten. Plate wall. Ty mi się kurde nie podobasz. Co się z tobą dzieje? No. To jest sold, ale to. To czemu nikt tutaj nie jest... No i... aha. Bo ci pewnie nakazałem. Czy tu jest forced? Nie ma. No to nie masz się naprawdę w co przebrać? Really? Tu naprawiają. Faktycznie brudno tu jest strasznie. Dobra, to jest załatane. I spoko. Tu czyszczone. Wolałbym, żeby tam było poczyszczone niż tu. I chyba precision liner. Nie pamiętam kurde co oni robią. Pieniążek mam. Mamy ręce dwie.
Ale ręce zostawimy. Posprzedawajmy te takie słabe jakości. Niestety nie mogę tego naprawiać. Też jest mod na to, ale się zastanawiam właśnie nad nim. Znaczy nie wiem, czy jest do alfy dziesiątki. Na pewno był do dziewiątki, który po prostu ludzie naprawiali i to wszystko można było naprawiać. Włącznie z kamizelkami, z hełmami, broń można było naprawiać i tak dalej, ale to by było już takie ułatwienie, że masakra, tak mi się wydaje w tym momencie, ponieważ no tak to byśmy wszystko mieli, że tak powiem, najlepsze i w ogóle najlepsi, że zero po prostu ryzyka. Prawda, gram na wysokim dosyć poziomie. Shoddy, shoddy. Ale to tak czy inaczej byłoby za łatwo po prostu. No i dobra. Trochę kasy wpadło. Mamy tę wieżyczkę. Dobra, ale mamy przede wszystkim ten. Super Geothermal Generator. Teraz mamy prądu pod dostatkiem. Tak? No, rośnie, bo jest dzień, także to jest jeszcze ilość watów zapasu. Jakby ktoś tam potrzebował. Tu sprzątasz, wiesz co? No właśnie, posprzątaj wewnątrz. Czekoladkę. Cztery czekolady zjadłeś? A, pierdyle. Czy tu ktoś to robi? Czy to w ogóle zostało zmienione? Nie wiem, zróbmy tak. Bo nie wiem, czy to działa w tym kierunku. Tradersi, ale to pewnie przyjdą później. O. No powinien to zmniejszyć, nie? Tak naprawdę. Zrobić tam ten manewr. No i może to zrobimy. W sumie to nie. Bo oni tu sobie mogą stać na tym. Także nie ma problemu z tym. Ale tutaj dorzucimy jeszcze jeden. Defense tanker. Może będzie. No! Może będzie można byłoby. Co? Kupić ten. Nie, to są tego. Medycyna za 45. Nie ma opcji. Nie kupujemy tego w takiej cenie. Granity, woody. Diemary. 1300. 25 obrażeń. Zajebisty zasięg. No to jest po prostu snajperka automatyczna, nie? Zastanawiam się, czy jej nie kupić. Jest excellent. Także naprawdę obrażenia spoko i cena nie jest tak naprawdę wysoka. Mamy 5 koła, wiecie co? Kupimy to. Zaraz. Jedną. Kupimy to. Komuś. Ja wiem, że ktoś chciał być snajperem. Niestety nie pamiętam już... Mati Glama chyba chciał być snajperem. Ale... Tak? Chyba tak. Teraz już nie pamiętam. Ale to... jeszcze... się jeszcze zobaczy, dobra. Kto ma wysoki shooting? No, zrobimy tak. Sisi, dostaniesz tą MGWR-ę, ponieważ ona ma większy zasięg. Już to nosisz, spoko. I ktoś, kto ma mniejsze umiejętności strzeleckie... 2, 0, 6. 6. To już jest jakaś informacja. Marań 30, damage 8. To jednak nie ten. To jednak nie ty. 4 i masz to. Dobra, dostaniesz to. Precision turecy mamy. Wiecie co, basic'i sobie zrobimy, bo to otwiera nowe rzeczy. Coś takiego. Elegancko. Tu jest to. Aha, wiem już po co mi drewna. Drewna było. Potrzeba.
ponieważ mamy nowe pokoje. Trzeba jakieś łóżko skądś kombinować. Tu na górze mamy. O, dromedary! Dromedary. Tak, spoko, dobra. Tu dromedary. Jeszcze gdzieś dromedary biega? Tu biega ta jaszczurka. Tak? Widziałem jaszczurkę. Znaczy nie, jedna biega. Naprawdę słabo z żarciem tu stoimy niestety. Znaczy mięsem. Biegającym. No nie mamy te mega skaraby, ale... Nie. One z automatu atakują, także... Wolałbym nie. Mógłbym też elektrownię wiatrową gdzieś postawić. W jakimś takim miejscu, na przykład tu. Wtedy też bym miał powersa. Combo supplier! Pięknie. Chwila. Tutaj. On dostaje, dostajemy od niego przecież ten. Medycynkę, ile mamy jej? Zaraz zobaczymy zresztą. Mamy 44, ale... Też jak kupimy za 1000 kawałkiem, to nie będzie źle. Ten jest good. Tego też są sprzęt. Dobra. Mamy to wszystko, kochani, także myślę, że warto by powoli kończyć ten odcinek. Także... Póki co jest spoko. Spoko. Kto strzela? Fuks. Ktoś na niego polował przecież. Dobra, nieważne. Tu cyk. Oczywiście drzwiczki. A, można w sumie metalowe, nie ma problemu z tym. Tu i tu. Coś takiego. Ship building mamy. Vulcan Cannon. Bioniksy. Wiecie co? Zainwestujemy w te bioniksy. Kto tam będzie potrzebował po prostu jakichś takich rzeczy, żeby żyć? Przecież ktoś nie ma nogi. To wtedy... A ty Matigama masz, no właśnie, widzicie? To kurczę napierdziela, zasięg ma zajebisty. Szybko strzela. Dobra. Tak jak mówiłem. Bioniksy sobie zrobimy, będziemy robić ewentualnie ręce, nogi takie, żeby żyć. Ale nic poza tym, nic nie będziemy zwiększać nikomu. I tyle. Także dzięki, kochani, za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia.